Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Rafta, już piątym. W dzisiejszym odcinku, widzowie, o, przełączę, hop, będziemy lutować jacht. Mam nadzieję, że w jednym odcinku uda się wszystko pokazać odnośnie jachtu i zamknąć już ten temat, ale co będzie, to będzie, a teraz ja bym zaczynał, choć towarzyszu. No nie będziemy. A i oczywiście jest ze mną pan anonimowy, mój wierny przyjaciel na tratwie. Dzień dobry, witałem się już. Dokładnie. Ej, weź się skup na tym, żeby górę zlutować, bo jeszcze tam był statek. Wiesz co, pierwsze musimy tędy, bo to na tą górę w teorii nie powinniśmy pójść. A, jak coś, to przepraszam za dźwięk... Za dźwięk mojej klawiatury, widzowie, ale zmieniłem program do nagrywania, ponieważ OBS znowu jakieś figle mi zrobił i nagrywanie było tragiczne. Skąd ty masz ten łom? Więc postanowiłem, że po prostu będę to nagrywał w GeForce Experience. Uważaj. O, to są jakieś gówniaki. To są te szczury takie. Grzyby my je nazywamy. Pamiętasz, jak na nie się... Tak, grzyby. Taktyka. Ja biorę z nich jedzenie. Pamiętasz, jaka taktyka na nich? Nie. Bierzesz i cofasz. Dobra, lutuj, a nie. Będziesz miał pikowania? Ci starą, chyba. Oj, to się... Ja coś czuję. Albo i nie. Oj, będzie dużo do montowania. Ej, bo tu klucza do tej szafki nie ma. Aha, bo i powiem wam, widzowie, że jak na razie bardzo wygodnie mi się nagrywa. Dobra, tu nie ma klucza. Ty gdzie jesteś? Tu jeszcze jesteś. Idziemy dalej, widzowie. Uwaga. Klucz. No zajebiście, ten niebieski klucz tu jest potrzebny. Tak. O. Uważaj. Czysto. Czerwony klucz podniosłem. Czerwony klucz masz? Tak. To on jest do... Czekaj, to zamknijmy te... To otwórzmy te drzwi, że już otwórzmy lutowane. Drzwi, w których byliśmy, no. Czekaj, to wróćmy może tu. Nie, bo tam był niebieski. A tu nie byliśmy, tu nie byliśmy. Czekaj, a to był niebieski? Tam był niebieski. To chodź, lutuj. Powiem, widzowie, tak, w tym odcinku będzie mało cięcia, jeżeli o to chodzi, bo cały czas będzie akcja, dosłownie cały czas. Notatki. Tak, wziąłem notatkę. O! Coś tu jeszcze jest? Chyba tyle. Many. Okay. Tyle? No ja nie widzę więcej. Też nie widzę, w sensie... No. Czerwony klucz. Czerwony klucz? Część mechaniczna. Oh yeah. Ile lutu. Mam obcęgi. Zbiornik paliwa, kula. Zbiornik mamy. A tutaj pięć części mechanicznych. Elementy takie. Dobra, jedną część mechaniczną mamy. Jedna jest w basenie, jedna jest pod statkiem. Dwie pewnie są gdzieś na pokładzie. Aha. Że aż tak? Dobra, no to chodź dalej. Okej. No nie ma żadnego dalej. Dobra, to wracamy. Trzeba się cofnąć. No nie mamy niebieskiego klucza. Czy mamy? Tu byliśmy. Nie wiem, chyba nie mamy. Ja nie zbierałem, nie wiem jak ty. Nie mam niebieskiego klucza. Tu zlutowana. Możemy... O, czekaj, chodź tu. No. Obcęgi mamy. Przeciąłem kłódkę. Niebieski klucz. Niebieski klucz, chodź. I teraz do tego pokoju trzeba tu wejść. Hop, widzowie, otwieram. Dobra. O, to jest tu do góry. Uważaj, tu wiesz co będzie. Kurde, jeszcze noc jest, nic. Grzyby? Grzyby, no. Wiesz co, pójdę z tobą. O, jestem za barem. Dzień dobry, co by pan chciał dzisiaj do picia? A, poproszę, wie pan, takiego rozbitka mam. Anonyma. Dobra, gdzie idziemy? Chodź tu może, tędy, wiesz? Bo tu jest jeszcze do góry. Nie oddalajmy się, nie, wiesz co? I piętro po piętrze. Chodź piętro całkę. To idę do kibla. Zbudować. W kiblu plastik. Tu coś jest, nic więcej. Tu nic nie ma. Okej. W kiblu byłeś, to ci zaufam, że zlutowałeś wszystko. Kurde, jak ciemno. Tu są jakieś drzwi, ty. O! Kibel. W kiblu nic. A to nie jest ten sam pokój? Nie. Bo będzie chyba... Nie, nie ma sejfu. Użyto klucza, jest safe. Grzyb! Grzybu mnie. Jest. Ładny, biorę go. Kod czterocyfrowy potrzebny. Ta. Kod czterocyfrowy, dobra. Tu nic nie ma, no to idziemy do końca.
Okej, druga część mechaniczna, czyli jeszcze nie wiemy, gdzie Jeszcze jest ostatnia. ta, Znaczy jeszcze jedna, bo jedna jest w basenie, a jedna jest pod statkiem. Czyli no, jedna potrzeba nam była w jeszcze basenie, no. znaleźć jedną, podnieść tamte i. I git. I Dobra, mamy tam to chodź jakieś teraz rzeczy i teraz znowu. musimy pójść jeszcze tu zlutować ten bar. Z tego Idę, co. Nie, Aha, nie, to tu. Jest ten. Tak. O. Tu był grzyb z tego co. Ej! Ty! W drzwiach mnie zamknąłeś. Sam siebie zamknąłem. O, widzę notatkę. Ty nie ma grzyba. O, kula jest. O, i część mechaniczna. To idę do basenu nice, od razu, wiesz? Nice. Idę do basenu od razu. A ja robię tego trika, co ty żeś tutaj wskakiwał po tej lampie. Tam jest A, grzyb. Słyszę już tamtego. Tyś to jakoś po lampie kiedyś robił. Okej. Okay. Czekaj, podsadzę cię. Czekaj. Ale o, jest, no ale co mi da podsadzenie? No zlutuj tam, zabij grzyba i tak zebrałeś tą część tu mechaniczną? Tu jest coś, czekaj. A co jest na polu? Czekaj, spróbuję jeszcze polem. Wiesz co, ja idę do ciebie, nie będę sam lutował. Tylko co, bo ja pole jeszcze sprawdzę. Zamknięte. I tak wybić tą szybkę. Pole. Dobra, lutuję przód. Krakowska gwara. Idę pole, tam do ciebie. Pole. Dobra, zlutowany przód, nie musisz iść do mnie. Ja w ogóle zauważyłem teraz, że niki znikają, jak jesteś daleko. Tak żebyśmy się... Tu jest zamknięte Tak wszystko. Żebyśmy się, wiesz... Nie ha, dawaj rozdzielali. Boosta. Dawaj boosta. A to się da samemu wybrać. Tak, ja to pamiętam, no, żeś to pokazywał. Ale pokazywałeś to nie... kiedyś, no, żeśmy to zbugowali. Dobra, bo... Chodź, nie będziemy się podsadzać, no. Pójdziemy po prostu do góry. Nie tędy. To by te drugie tu. Tędy. I jest. I tu był tu jeden, otwarłeś. Pamiętam. Ej, właśnie go coś tak nie widzę. A, plus jeden. Otwieram ja balkony. Na przód, ja już lutuję przód. Ja też. Część mechaniczną. Ej, to tych części mechanicznych mamy 4 już chyba, nie? A chyba ich będzie więcej. Kod 4-cyfrowy. Wracamy na dół. Dobra, kod 4-cyfrowy, tak? To trzeba wrócić Wracamy. Na dół do sejfu. Mhm. Co to było? O, pewnie ty, karta. Co jest? Ej. Co jest? Au. Dobra. Jak się zesrałem. Jej, człowiek. Dostałem jakąś ten... I dwie notatki tu były. Dobra, to choć z powrotem idziemy. Ej, idziemy na dół. Na dół, na dół, na dół. Tam możemy odebrać klucz? Chyba ten, do podważania tej szafy, pamiętasz? Dobra. Dobra, widzowie, jesteśmy. Chodź tu. Tutaj coś... O, odebraliśmy o, to. A podnośnik. Do tego nam jeszcze brakuje zapalniczki. Zbiornika tak, paliwa. Nie mamy zapalniczki. A. Resztę mamy. Ta. Dobra. Bo kable były w sejfie. Czaję. Ej, dużo mam odpadków, co nie? Teraz jem sobie coś. Też mam. Na górę, ta? Nie. Ty wody sobie nie wziąłem, XD. A ja wziąłem. A ja właśnie nie, to będziesz mi pożyczył. Nie tu jeszcze, wiesz? To zlutowałem całość. Tych drzwi no nie to tu ma karta magnetyczna, no to... No to trzeba do góry chyba. Go up. Ło. Dobra, ja tu lutuję, hop. Widzę notatkę. Karta magnetyczna. O! Grzyb. Czekaj. Co, jak z młota walę? Skończyła mi się świta. Dobra, ja mam. Na spokojnie, byczku. Na spokojnie. Ej, widziałeś? O, podnośnik. O, właśnie. To był safe, nie? Jednak. Dobra, to ty idź tu, a ja zobaczę, co tu jest. Dobra. A, bo tu są schody, dobra. No to idę z tobą, jak gdyby tylko z tej strony. Odpadki, zawias, notatka. Czy tu coś jest? Tu coś o, jest, to dostałem jest rybę, miliarderem. Ugotowanego buraka i ugotowanego ziemniaka. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś, dobra. Gdzie uciekasz? Nie uciekam. Dobra, mamy kartę magnetyczną, chodź na dół. Mamy? Mamy. Przecież ja zebrałem. A, faktycznie, tam była na scenie. I? Co to? Zielony klucz. Zielony klucz, to było gdzieś na dole? Nie. Gdzie był zielony klucz? Pewnie będzie wyżej. A przecież wyżej chyba nie ma nic wyżej. Musi być. Ty, ten! Chodź tu, chodź tu. Ja będę go zajmował. Albo jednak nie. Woli ciebie. No. Twój stary. Czekaj.
No takie pytanie, i co teraz gdzie mamy? Tu się szło? Bo to się jeszcze do góry powinno iść, co nie? Dobra, wiem gdzie, chodź. Chodź. Tak. No. Dobra, o, zielony klucz. Zielony klucz. Ty idź. Grzyb, chodź tu. Idę. Wiele chodź. Strzały. No, on się mną zajmuje. Dobra, wezmę, nie będę się z nim bawił, czy nie? Zanim co zbierzesz jest? Ten, to zbierz strzały, pamiętaj. A jak go wziąłem na pyrkę, widziałeś frajera? Zbierz nie, wiesz strzały? Co, jak ja zbiorę tego grzyba, to wtedy się zbierają strzały same. Zapalniczka. Zapalniczka? Zapracamy na dół. Kozak. Zapracamy na dół. Kozak, 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 czyli tu otworzę. Pan. Tu otworzę. Tu byliśmy. To na dół. A czekaj, co jest jeszcze u góry? Tam wiesz co jest. A, tam jest chyba. Ale nie jestem pewien. No i właśnie czyli... zaspoilerowałeś. Dobra, będzie do wycięcia. Grzyb. No chodź, chodź. Taki byś cwany. A ty pyk na pyrkę, biorę go. Ile mam mięsa, gościu, z nich już 7. Dobra, czyli teraz musimy zejść na dół, widzowie, po... Po coś, co zobaczycie. Ale co to było to na dole, po co teraz idziemy? Już nie pamiętam, bo te części żeśmy, okej, okay, mamy. Ale... za chwilę się dowiesz. Ty, ja już nawet nie pamiętam. Nie, to nie było tu. Nie tu. Jeszcze. Tu. I duży jest ten jacht, szczerze mówiąc. Ale biorąc pod uwagę, wodę musisz, albo strzeżenie nie musisz. Bomba! Wysadzać. Chodź, tak pierdol. Jak podsumował widzowie. Dlatego lubię z nim grać. Będzie dobra. Wszystkim spoilerował. Może od razu powiesz, jak się gra skończy. Nie wiem. Już nie będziemy tego nagrywać. No i ziomuś co? No dawaj, dawaj. I oni się spawnują cały czas? Czy jak to wygląda? To jest w ogóle farma mięsa. A to grzyby. Ty w sumie można tu chwilę posiedzieć, zrobić farmę mięsa, to było wyżej. Dobra. Podłóż. Ty, tu ty, ty! Spadam, spadam. Ale dupnęło, ty. Aż mnie w uszach. Co to? I myk. O, ale wywaliłem. Chodź. Widzowie! Czyżby w tym odcinku ulepszymy naszą ty, to zlutowaliśmy cały jacht. No, czyżby ulepszymy w tym odcinku naszą piękną tratwę o silnik oraz ster? Wydaje mi się, że tak. Dobra, to co? Pokczam w dół, spadamy... Biopaliwo dostałem. Tak? To mogę już wywalić te schematy, patrzcie, ster. Pozwala na obracanie tratwy, szczególnie przydatny w połączeniu z silnikiem i silnik. Pozwala zmieniać kierunek i zwiększać prędkość. Ziomek. Ja tu jest jakieś wymiary tego. Co? Ziomek. Boost me. Ej, tego nigdy żeśmy nie sprawdzili, nie gadaj. Nie gadaj. Tu się dowiesz normalnie. Krata tu jest. Taka krata. Skrzynka tu jest. Tu żeśmy nigdy tam nie byli. Widzicie, widzowie? Widzicie, widzowie, ile można się nauczyć? Ej, ty, no obyski tu jest, takie tam. Hop. Też sorki widzowie, że nagrywamy to tak szybko, w sensie, że no. Ten stary mogę to wywalić już, co nie? To już jest zbadane. Przepraszam, że nagrywamy to tak szybko, ale Anonym i ja mam mało czasu z powodu, że jest późno w nocy. Jest późna godzina, mieliśmy problem z OBS-em, w końcu ten się w... Nie zrobiliśmy tego jak to jakoś mega szybko, nie? No. Jakoś super szybko na speedrunie to nie było, co nie? No. Ale też najwolniej nie było, to musisz przyznać. No widać było, że wiemy gdzie wiemy iść. Wiemy gdzie iść, co nie? O. Ty, mam 9 zawiasów. Ja, bo ja miałem drugą dzidę u siebie w EQ, to mogłem ci dać, szczerze. Chcesz odpadki? Bo odpadki są chyba potrzebne do zrobienia tego. No mam dużo odpadków, tylko mam 27 czekaj, odpadków. To pod i widzowie i teraz tak, ster przede wszystkim bym zrobił, bo to jest pamiętaj, rzecz, gdzie masz ja... Pod... Ty, nie mam tu stera.
Bo musisz tu do stołu podejść i Aha, i naucz tam się. zbadać, dobra. I już Teraz zbadane i mamy. teraz możesz pokazać. O, Dobra, i smażysz teraz tutaj patrzcie, elegancko. to powinno być w czym? To powinno być tu. Jest ster. Potrzebuję tak, przynieś mi tak 10 odpadków, 4 sztabki metalu, 4 liny i 2 śruby. Albo 2 Masz. zawiasy. Co tam dalej? Sztabki metalu, tak? 4. Mamy 4. Ile? Mamy łącznie 14. Masz? To Co dobrze. tam dalej? 4 liny i 2 śruby albo 2 zawiasy. Albo to i to. Mamy 20 zawiasów. To możesz dać. 2 zawiasy i liny, tak? A co do tratwy widzowie, mam nadzieję, że się podoba już. Masz. Bo staraliśmy się. Hop. I biopaliwo. A, to ja będę biopaliwowy. I widzowie, pyk. Tak wyszło. Lecimy z naszym pięknym sterem. No i teraz to wygląda, many, popa na to. A tutaj, widzowie, zdradzę wam, jest takie coś. I tam idzie ster, jest na dnie. Ja to mogę zaprezentować na szybkości. Hop. To nie taka płetwa. I później do tego będzie można tam podłączyć jakieś... Nie, nie do tego. Dobra, pierdolę, farmazony. Płyniemy. Aha, silnik trzeba zrobić. To zróbmy gdzieś na środku silnik. Ale tutaj dajmy silnik. Mówisz? Będzie ci najprościej operować. Masz ster na górze, a to i Ale tak się nie... wywali, bo... No to wywal to. Wywal to i dajmy tu silnik, widzowie. Czekaj, to silnik. 5 sztabek i metalu. Lampę jeszcze są. Układ scalony. Daj sobie. Już sobie biorę. To układ scalony się zaraz zrobi. 5 sztabek, raz, dwa, trzy, cztery. Hop. Jesteśmy akurat przygotowani pod względem liny. Sztabek. Hop, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Będzie trzeba na deski go robić, a później dopiero na biopaliwo, co nie? Dobra, co dalej? Jak już się mamy? Nauczymy specjalnych technik, cześć, odłożyłbym to biopaliwo mnichów tutaj. Do robienia biopaliw. Przepalej ryby. Układ scalony mi zrób. To jest coś, czego od ciebie zrób wymagam. Sobie. Nie, nie wiem jak, nigdy nie robiłem. To się nauczysz. Układ scalony? Miedź ci jest potrzebna i plastik. I maść z pnącza, która też tam jest. To wszystko mamy. Jest z tego co pamiętam. Pewnie, że wszystko mamy. Też widzowie możecie zauważyć nie zdecydowanie, wiem, czy... że ogarnęliśmy szybciej, znacznie się poruszamy. Przynajmniej ja, jeżeli chodzi o EQ i tak dalej. Masz maść masz z pnącza, masz? Co? Masz. Masz. Panie. Maść z pnącza. Ale to ja już to mam dawno. Panie, coś no pan co, pierdolisz ja więcej. Pan. Ej, bo to się zresztą niedługo no. smaży. Ty żeś dokładał, czy to się tak po prostu długo już smaży? Dużo, długo, dokładałem chyba, wiesz? Dokładałem. Ale nie jestem pewien. Chciałbym to sprawdzić, ale dokładałem chyba. Strasznie długo się smaży, mam 2 łososie jeszcze do usmażenia. Dobra, miedzi tam jest ile potrzebnych? 2. Aha, to jest tym debilem, jedną przepalam. Hop. Kurde, żeś te piece jakoś na lewo ułożył. Na lewo w sensie? No, w sensie ten otwór, gdzie się A, wykazuje, no czy się później sobie nie? nie zauważyłem tego, szczerze, Musimy nie wiem otwrócić. Tego. Nie wiem tego. Masz 4 deski? Mam 8. No to daj. Masz 4. Dziękuję pięknie. I żarcia chcesz? Nie, dziękuję. To se zjem. Mam jeszcze. Widzowie, organizacja u nas jak będziemy mieli teraz silnik, jest nie no teraz mocna. to już jest łódeczka. Mam jeszcze plan, żeby zrobić żagle jako takie atrapy, że wiecie, że stateczek i w ogóle, przepraszam za to, dotknąłem mikrofonu przez przypadek, żeby po prostu ładniej to wyglądało, tylko teraz się zastanawiam, czy nie dać ich na podejście takim malutkim i obudować to tak fajnie. I będą 3 na przykład żagielki, co nie? Tu silnik się zmieści? Zobaczy się. Tu się nie zmieści chyba silnik, wiesz? A pamany zrobimy tak, że się zmieści. Najwyżej się trochę przebuduje trochę. No, będzie trzeba to troszeczkę poszerzyć chyba. Na Zobaczymy, czy się mógł zmieści. Stać. Zrobisz silnik, to się go wpasuje. Ale na środku też by mógł stać, tylko że na środku by to brzydko wyglądało, co nie? Możemy w sumie dać na środku, a kotwicę przenieść tam do tego pokoju. Jestem za, no. Ej, ty, ale baga znalazłem, pa! To jest w teksturach, lekko. Zabuduj tutaj ściankę, zrób tu ściankę. Już czekaj. Dobra, tylko zanim to postawię, wiesz co? To weź tutaj to poulepszyć trzeba.
I z drugiej strony zrobimy też silnik później. No i jeszcze. Aha, środek, ale nie trzeba, dobra. Hop. Hop, i patrz, i rura będzie nam tu odchodzić w tą stronę, i druga rura w tą samą stronę, a tutaj będzie można postawić na przykład będzie, ładowarkę i na będzie baterię. Jedna ta. Ta. To zrobić od razu drugi silnik? Prób. Nie, nie stać nas, bo 20 desek chyba trzeba. To, czekaj, to popłyniemy na tym, to się znajdzie, co nie? Dawaj, to ja mam biopaliwo, czekaj, nie wrzucaj tu desek. Jeśli tak nie mam desek, wyku. Weź, daj. Płynęli i płyniemy, widzowie. Ej, żagiel złóż. Złożony. Ej, bo nie mogę, a mogę kręcić sterem, dobra. Mamy współrzędne kolejne? Już ci mówię. Bo przydałoby się, widzowie, nawet nie zwróciliśmy na to uwagę. Kolejny współrzędny. 1-5-1-5. Dobra, 1-5-1-5, spoko. To wbijaj. I my nakieruj. Wbijam. Panie Majtku. I później jak złapiemy deski, to możesz się zająć obudową silnika. Lewo, 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 lewo. 90. Patrzcie, jakie to jest wygodne. Patrzcie, jakie to jest wygodne, widzowie. Stop. Troszeczkę w prawo. Idealnie. I prosto. I leci malina. Jedziemy, dawaj malina. Ciągniesz. Firmowy samochód. Firmowe paliwo dla Karoliny z dedykacją. Dobra. Ej, elegancko. Żagiel możesz chyba wziąć, co nie? Żeby nie zajmował na razie miejsca. Bo projekt to się zrobi do... Wziąłem. Bo projekt tego żagla to się potem zrobi, co nie? Czyli gdzie by go tu odłożyć, to tu go odłożę. Jak to wygląda teraz? Ej, nie, musicie przyznać, widzowie, że stateczek masny, nie? Stary, drugi silniczek. Dobra, łów materiały, łów materiały, łów materiały. Zajmuj się, masz mój hak, ci dam. Kurde. Bo i tak już jest zużyty. Mam swój. Na razie nic nie ma. Łów materiały elegancko. Będzie trzeba później, jak zbierzemy dużo drewna, tylko zbieraj na razie, drewno go nie wydawaj, ja ci powiem, kiedy paliwo się zacznie kończyć. Będzie trzeba tutaj zrobić daszek fajny, czekaj, tak sobie ogarnę. Przy okazji, czy tak by się dało tutaj coś porobić takiego? Tak nie, takie jakieś te... Dałoby się. Dobra, tak zrobimy, no. Tak, tak. Tak, tak, ta. Tak zrobimy. Tu, tu. Tu, tu będzie. Tak będzie stać. Ej, ale mam fajny pomysł na obudowę tych silników, co nie? Tylko musisz mi dać to zrealizować. Dobra, widzowie, jesteśmy po krótkim cięciu. Zmieniamy kurs, płyniemy od razu na dużą wyspę z powodu, że jesteśmy ciekawi, jaka to wyspa, ponieważ nie wiemy do końca kolejności. Więc no. Pamiętamy dokładnie, która to jest. Dokładnie. Dobra, panie. Wszystko mamy, panie. Ja ci odpalam silnik. Idź na stery. Tak jest, panie. I mów mi pan, jak koordynaty tam. Panie. Zrzucam kotwicę, skręcaj w prawo. Lekko. W prawo. Tak. Skręcaj. Stop. Dobra. Idealnie. I prosto. I płyniemy. Dobra. Łów pan mi materiały, bo nie mam haka. A przydałaby się. Moc haka. Bo mi dałeś twój hak. Dokładnie. Masz. Masz ze złów materiały na nowo. A, bo ty miałeś hak, ja myślałem, że ty nie masz haka. Nie, znaczy mam taki na zużyciu, ale też chcę zaraz zrobić. Trzeba dużo desek, widzowie, łapać. Dobra. Z powodu, że teraz aktualnie nasz silnik będzie napędzany głównie na deski. No tak, jeszcze biopaliwa, nie wiemy jak robić. Dobra, czekaj. A biopaliwo jest dużo lepsze niż deski. Tak. Żeby zapełnić cały zbiornik silnika deskami, tak żeby była wskazówka na maksa, bo trzeba 17 desek. Też biopaliwa chcę przypomnieć... trzeba jedno. A właśnie, w tym odcinku chcę wspomnieć o jednej rzeczy bardzo ważnej, którą się dało poruszyć, że wiemy, że pomiędzy odcinkiem 3 a 4 będzie duży przeskok, jeżeli chodzi o wygląd tratwy i tak dalej i wszystko, ale uwierzcie nam, widzowie, że gdybyśmy mieli nagrywać, to głównie tylko była rozbudowa tratwy robiona pomiędzy tymi odcinkami, nagrywać, gdybyśmy mieli od początku do końca to, jakby ile było, pracy tylko musieliśmy tak odwalić. Do jachtu i tyle.
No, ile pracy musieliśmy odwalić pod względem zbudowania tratwy, to byśmy musieli zrobić odcinek, dokładnie, 7 odcinków by wyszło. Więc po prostu nie zdziwcie się, zapomniałem o tym wspomnieć na początku, ale no, nie zdziwcie się, że tratwa wygląda inaczej, no bo no, trochę nad nią pracowaliśmy i dopięliśmy ten wygląd, ale myślę, że w kolejnym odcinku możemy albo pod koniec tego zrobić wam przebitki, bo jak my to nagrywamy, oczywiście ten odcinek jest dopiero nagrywany, to możemy wam zrobić przebitki, jak ta tratwa wygląda, bo pewnie nie wiecie dokładniej co i jak, więc no, chętnie pokażemy. Ale wydaje nam się, że efekt finalny jest bardzo ładny. Robiliśmy, tak jak już mówiliśmy, ją w kształcie statku takiego pirackiego. Tutaj zrobimy później żagle, jak będzie na to czas, albo drzewa się po prostu zasadzi i będzie to fajnie wyglądać. Mamy tutaj skrzyneczki wszystkie elegancko. Co dalej? Tutaj są te schodki takie, żeby sobie itemy... O, jestem k***sty. Ja powiem, że no jakby zamysł tratwy był znajomy od początku. Dokładnie. W sensie było wiadomo, że będzie w kształcie statku. No ale no po prostu nie widzieliście. Kształt już był. Ale jakby budowanie tego wszystkiego i myślenie, jak co zbudować, to było, no, trochę czasu nam zajęło. I tym bardziej, to że... To myślę, was nudziło dosyć. No, pomiędzy odcinkami mieliśmy też jeden problem odnośnie tratwy i nagrywania. I musieliśmy troszeczkę tu pozmieniać budowę tej tratwy, żeby zrobić mniej więcej taki wygląd stera i tamtych wszystkich rzeczy. Więc no, co dalej? Silnik był. Tu będzie, tu stoi jeden grill, tu będzie drugi grill. Tutaj tam kotwicie zostawimy, tu piece, tutaj stół ten taki właśnie badawczy, schodki do góry, ster, spoko. I silnik mamy tutaj z tyłu, to już widzieliście wcześniej w tym odcinku. I tutaj będzie drugi silnik. I zrobimy go, jak zbierzemy materiały. Jej, powinniśmy go już zaraz mieć. To będzie szybka. Będzie. Ej, ale my jesteśmy bogaci w ogóle w surowce. Wiem, właśnie przede wszystkim podpierdolić, więc po prostu. Specjalnie to powiedziałem, żebyś mógł sobie się pobawić w pikowacza. A. Fajne, fajne. Ja sobie w ogóle zrobiłem kubek, tak żeby móc sobie na przykład zapełnić butelkę i dolować. To jest mądra sprawa, też mi tego brakuje. Też mi tego brakuje, no. Więc sobie może zrobić kubek za 4 plecaki. Tylko, że szkoda mi zapełniania eku teraz. Jak będziemy mieli później plecaki, widzowie, wtedy to ja będę mógł mieć nawet 4 kubki w eku. Oj, byczku, tak. Pamiętasz poprzednio cię a propos kubka? Płyniemy idealnie. Nie będę mówił, bo znowu będziesz musiał wycinać, ale każdy kto wie, ten wie. Dobra. Jesteśmy po cięciu. Nic się za bardzo nie zmieniło, oprócz tego, że łapiemy cały czas surowce i dopływamy zaraz do wyspy. Właśnie. Ile? 1100. I fajny jest ten bajer, że jak jest odpalone to, to się świeci antena. No w nocy jak to fajnie będzie wyglądać, Juczku. A wcześniej się świeciła ciągle. Ale weź pod uwagę to, że niektórzy, wiesz, jak już później będziemy bogaci, to możemy mieć cały czas włączony, co nie? Nawigację cały czas włączoną. Będzie mega ładnie wyglądać. Kurde, no widzowie, no patrzcie co się dzieje. Nie złapię tej beczki chyba. Dobra, złapię ją. Złapałem. Złapałem wszystkie, co tu były. Idę robić drugi grill. Wiesz czemu? To nas stać. A co do jakości dźwięku, jakbyście mieli jakieś problemy, to... Bardziej nie problemy, tylko się do tego przypierdolę, mówiąc wprost. To ogarniemy to kiedyś. Na pewno. To napiszcie. Będę musiał sobie po prostu znaleźć troszeczkę miejsca w stanowisku. Mogę kiedyś rzucić, jak wygląda moje stanowisko i stanowisko anonima w filmie, nie mam żadnego problemu z tym, nagrałbym to nawet. Ej, ziomek, jest problem. No? Nie mamy sztabek metalu, żeby zrobić drugiego grilla. To lipa, ziomek. Nie mamy w ogóle sztabek metalu. No, to lipa. A jeden grill to trochę mało. A, widzowie, właśnie, a propos... Mam takie pytanie bardziej. Teoretyczne, a propos tego, żebyście nam powiedzieli, czy wolicie filmy tylko z gier, bo ja na przykład chętnie bym też nagrał film, na przykład, nie wiem, jak jeżdżę na rowerze. O kurwa, rzeczywiście! Kurwa! A łapie wszystko! Nie? Bo mam fajny rower, mógłbym sobie coś tam po lesie pośmigać z wami, coś pomówić. Nie byłoby to, wydaje mi się, przynudzające, nawet byłoby to ciekawe, tylko czy chcecie, bo coś takiego... Kamerę mam, która nagrywa nawet w 4K, więc nie ma z tym żadnego problemu. Nie, nie jest to GoPro. Więc no.
A zareklamować nie zareklamuję, bo mnie nie zapłacili. A co do jeszcze tego wcześniej, bo nie skończyłem chyba wątku, a tak go rozwinąłem i głupio byłoby to zostawić, to chodzi mi o to, że po prostu muszę sobie znaleźć miejsce na stanowisku i też czas i po prostu zamówię sobie taki profesjonalny mikrofon do nagrywania, tylko wiadomo, że mi się to nie opłaca, jak mam na przykład dwie łapki w górę pod filmem, co nie? Ale jak będzie tych łapek, załóżmy już, nie wiem, z 50, to już kupię. Akurat z pieniędzmi to ja nigdy problemu nie miałem. Widzisz jakąś wyspę? Nie. Mniejszą. Łocie, kur... po metal popłynął. Nie widzę wyspy. Płyńmy do przodu, co ty robisz? Bo chcę, szukam wyspy. Ma nie! Metalu nie mamy, a chcę zebrać. Dobra, płyńmy do wyspy. Później się to nie zrobi. Ale chcę mieć drugiego grilla. Patrzcie, ile desek to pochłonęło mi. Pochłonęło mi wszystkie deski, 17 desek do pełna. Ta, no właśnie, dałem 17 desek, miałem idealnie. Dobra, podpłynę do tej wyspy, mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko, jest po drodze. Najno. Wydaje mi się, że nie mam nic przeciwko. Najwyżej widzowie będziecie mieli dwugodzinny materiał, jelo mnie to nie obchodzi, a ty będziesz to montował. No było. I właśnie mam też pytanie, żebyście właśnie podsyłali pomysły czy coś, w co jeszcze możemy pokazać, co grać. Na pewno co mogę nagrać, to na pewno Minecrafta chciałbym coś nagrać. Jakieś przebitki, fajne budowle, bo ładnie budujemy. Budowanie. To z roweru chciałbym bardzo nagrać, nie ukrywam. Jakieś rozmowy sobie z widzami, jeżdżenie na rowerze swobodne i tak dalej, to bardzo chętnie. Mam koło siebie bardzo fajne tereny do jazdy. Co dalej mógłbym nagrać? Vlogów robić nie będę na pewno, bo nie będę wam pokazywał, jak walę kloca albo szczap do kibla, bo to jest bez sensu. Co? No, BNG Drive mogę nagrać. Co dalej mogę nagrać? Asasyna byśmy sobie fajnie nagrali, chętnie. Pewnie chociaż 2-3 odcinki czy coś. No. Się zobaczy, widzowie. Mam też gry, które kupiłem, a na przykład ich nie przeszedłem. O, gra, która jest bardzo fajna, którą moglibyśmy nagrać, tylko potrzebujemy na to chwilę i czasu, to jest The Hunter Call of the Wild. Nie wiem, czy wiecie, bo ja ostatnio sobie wyzerowałem postać i bym zaczął od nowa. Więc z Anonymem byśmy sobie pograli razem, bo on tam... Pomyślimy, no. Można pomyśleć. O 800 metrów do tamtej do dużej wyspy i tu jest mniejsza wyspa, z której sobie zbiorę metal i zrobię dwa grill. Dobra, i pewnie metal nam się też przyda chyba do silnika, cięcie pewnie przy wyspie. Tak, będzie jakieś cięcie, to zbieramy sobie tam... Na spokojnie. Jedzenie i pójdziemy. I będziecie widzieli zapowiedź tego, co się będzie działo w kolejnym odcinku już. To są właśnie te lagi, co Balboa widzowie Island. Mówię... Możesz pokazać, jak to nie zależą ode mnie. Patrzcie, jaka wielka wyspa. To będzie gigantyczne, widzowie. To będzie gigantyczne. Ona jest o tyle słaba, w sensie jej nie lubię, bo tam się łatwo zgubić. Ta. Tam się łatwo zgubić. A co do reszty wysp, to będzie na pewno jedna wyspa, z której jak będę mówił jakieś nazwy wysp czy coś, to będziecie mieli wszystko wypikowane, żeby nie spoilerować. To będzie jedna wyspa, na której... Na pewno zejdzie nam z dwa odcinki, może nawet trzy. Oj, tak. Bo jest duża, w sensie jest dużo rzeczy, kombinowania i tak dalej. Na tej wyspie, którą widzicie, przynajmniej nie wiem, ile nam to zajmie, ale obstawiam, że tak godzinny odcinek może wyjść z tego. Bym się nie zdziwił. Na pewno nie będziemy wam pokazywali na przykład, jak się zgubimy, no. Ale takie bardziej urywki, jak coś będziemy robimy. Przechodzić. Natomiast tego gubienia się pewnie trochę będzie. No. Dobra, czekaj, zbiorę trochę metalu czekaj, i zbieram to jedzenie, które tutaj leżało i czy mam coś podłożyć do jedzenia? Nie. To idę odłożyć jedzonko. Czekaj, cały czas mi się mylą te strony. Dobra, tu mamy jedzenie, tak? Tu tak. Ała, dobra, zebrałem to 3 metalu. Odłożyć, to mam tu. To odkładam, jest kozak. Dobra, majster.
Będziemy płynąć już do wyspy. Ło, jedzonko. Hop. Hop. Odpal silnik. Dobra, ja tutaj steruję, widzowie. Właśnie kapitan, Neon. Akurat kapitanem łów to wszystko, co jest przed nami, łów to wszystko. Ten ster się czasami buguje tak, że mnie... Tylko wiesz, gdzie musisz wpłynąć. Wiem, musimy wpłynąć tam w taką szczelinę, widzowie. I kanał jakby. Powinniśmy się zmieścić, wydaje mi się. No, jak tamtą jedną planetą się zmieściliśmy, to tam wtedy mieliśmy, to... Jest bardziej wąska. Ta jest bardziej wąska. Ta jest bardziej podłużna. Myślę, że na spokojnie. Tylko później będzie problem z wycofywaniem. Więc nie wiem, widzę, czy to jest dobry pomysł. No wiem, tylko się zastanawiam, czy to jest dobry pomysł. Dobry pomysł. Nie marudź. Dobra, widzowie, znaleźliśmy plażę po okrążeniu całej wyspy raz, na co straciliśmy jakieś 30 desek, ale nieważne. 20 udało minut. Się, dokładnie. A dopiero dopływamy, a to, co będzie się działo na wyspie, te wszystkie ogarnięcia, no. W którą stronę pójść, mimo że to są znaki, drama. To będzie drama. Dobra, dopływamy do plaży. Mamy nowego majtka. Znaczy się nowego kapitana w sumie. Dobra, w prawo, 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 prawo odbij. Prawo, prawo, prawo. Dobrze, tak, uważaj, bo pod nami jest kontener, wiesz, żebyśmy nie zahaczyli. Tak, fajnie. tak. Prawo, 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 prawo. Lewo. Rzucam. No i wyłącz silnik. Wyłącz. Dobra, widzowie, a więc co mogę wam powiedzieć? Chodź tu. Pierwszy krok na nowym lądzie. Chodź. Nie robimy kroku. Że nie. Cześć, zrobię miniaturkę. Przesuń się. Patrzcie, widzowie, jak pięknie. O, no to co ja wam mogę, widzowie, drodzy, powiedzieć? Czekajcie, hop. Widzimy się w takim razie chyba w kolejnym odcinku, w którym będziemy lutować i zwiedzać oto tą piękną wyspę. Dokładnie. Trzymajcie się i cześć.